Przy publicznej szkole podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim od kilku lat działa galeria malarstwa. Pieczę nad nią sprawuje nauczyciel plastyki i techniki pan Janusz Kozłowski, który co rusz wychodzi z nowymi inicjatywami. Tym razem otworzył mury galerii dla seniorów z osiedla Ludwików. I tak rozpoczął się cykl spotkań, których motywem przewodnim stała się sztuka. Postanowiliśmy, proszę panią, zmienić troszeczkę formułę tych wszystkich spotkań w myśl odwróconego przysłowia. Swoje, proszę panią, chwalimy, a cudze znamy. Odwrotnie. Dlatego przy każdej wystawie my prezentujemy pracę naszych mieszkańców, które wcale nie ustępują, można powiedzieć, profesjonalizmowi. Na ostatnim spotkaniu podziwiać można było obrazy o tematyce kwiatów wykonane techniką olejną, a przy okazji obrazy nitką malowane pani Anny Ścibisz. Zaczęło się od właśnie takiej gazety, tylko to już jest nowszy numer, pierwszy z 2000 roku. 17 lat żmudnej, czasochłonnej, ale przy tym, jak mówi pani Anna, odprężającej pracy, w końcu ujrzało światło dzienne. Na wystawie zaprezentowana została tylko część dorobku artystki, która przybliżyła technikę wykonywania swoich prac. Mówiąc, to tak jak się przyszywa guzika, nie? Dwie kreski tak, tylko na krzyż. Wystawa prac pani Anny jest już piątym wernisażem prezentowanym w galerii, a jej twórcy cały czas są otwarci na ujawnianie nowych, może jeszcze nieodkrytych talentów. I przy każdej wystawie staramy się w tej chwili już lansować twórczość plastyczną naszych mieszkańców, naszego osiedla Ludwików, i zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają coś ciekawego do pokazania, do zaprezentowania, niech nie chowają tego w pracach, w szafach, niech nie pokazują też rodzinie, zapraszamy do nas, my to odpowiednio ubierzemy, oprawimy i pokażemy wszystkim. Na spotkaniu nie bez przyczyny pojawiła się przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Rynduda-Dudek. Współpraca Klubu Seniora Osiedla Ludwików z Galerią Malarstwa przy PSP nr 3 to w dużej mierze jej zasługa. A porozmawiałam z przewodniczącą panią Malinowską tego Klubu Seniora i ona doszła do wniosku, że to jest bardzo dobry pomysł. Seniorzy to zaakceptowali i tak zaczęły się spotkania właśnie w szkole. Przewodnicząca Rady Miasta podkreśla, że integracja środowisk na poszczególnych osiedlach niesie za sobą wiele korzyści. To wyzwala w ludziach przeróżne inicjatywy, o których do tej pory nawet nam się nie śniło, nikt nas o to nie pytał, a w tym momencie ludzie dostrzegają wiele rzeczy w osiedlu, dostrzegają w mieście, chcieliby coś zmienić i to jest właśnie ta integracja, która powoduje, że ludzie, w ludziach wyzwalają się przeróżne inicjatywy takie, powiedziałabym, pozytywne dla tych różnych osiedli, czy też w ogóle miasta jako całości. Klub Seniora na osiedlu Ludwików zrzesza ponad 60 osób, które spotykają się raz w tygodniu i są aktywne w różnych obszarach. Robimy sobie urodziny, imieniny, jajeczko, wigilię. Jest po prostu tak rodzinnie. Seniorzy uprawiają też sporty. W klubie działa kabaret Co Wy na to oraz zespół muzyczny, który prowadzi Robert Drops-Nowak, członek ostrowieckiego zespołu Disco Polo Master Team. No, przygoda z tą muzyką się rozpoczęła się bodajże z tymi sympatycznymi paniami i wspaniałymi facetami 4 lata temu. Tak już zostało, no. Bo jest naprawdę, atmosfera jest niesamowita i tu jak się wchodzi, to już się nie wychodzi. Tak. To jest super. Seniorzy działając aktywnie wychodzą poza teren swojego osiedla, ale i miasta. Teraz przygotowują się do ogólnopolskich seniorali, które odbędą się w Warszawie. Niewykluczone też, że niebawem wydadzą płytę. Sobie żyć, pracowałaś całe życie, czy tak?